On jest, witamy, witamy. Witam serdecznie jeszcze raz. No bardzo dziękujemy panie profesorze, bo wiemy, że pan został przez nas zbudzony bardzo wcześnie, więc bardzo jest nam miło, że mimo wszystko no, chciał pan z nami porozmawiać. Bardzo, bardzo dziękujemy. Panie profesorze, może od razu przejdźmy do tego tematu, który tutaj klubowiczów najbardziej interesuje, nas wszystkich interesuje. Bardzo prosimy o przedstawienie wyników pana badań. Ja jeszcze na początku chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana Andrzeja i panią Joannę Gwiazdów, z którymi znamy się jeszcze z Gdańska. Bardzo się cieszę, że są obecni, chociaż w ten sposób możemy się zobaczyć. Ja dzisiaj nie będę państwa zamęczał przedstawianiem wyników, które są już znane. Natomiast chcę zaprezentować rzeczy, które jeszcze nie były prezentowane. Sądzę, że jest to informacja i są to nowe halo, czy mnie słychać? Bo... Słyszymy. Bo zamroził się u mnie obraz. Aha. Nie, my widzimy i słyszymy. Nie wiedziałem, czy jestem słyszalny. I są to nowe informacje, które chciałbym po raz pierwszy przedstawić właśnie dzisiaj i właśnie na tym spotkaniu. Panie profesorze, serdecznie za to dziękujemy w takim razie. Będę mówił o zapisach dwóch urządzeń produkcji amerykańskiej zainstalowanych w Tupolewie. Jedno z nich to jest komputer pokładowy, który nazywa się Flight Manager System, stąd jego skrót, którym będę się posługiwał, FMS. Jest to komputer, który pomaga pilotom prowadzić samolot, odczytuje wszystkie parametry z sensorów i urządzeń samolotu, przelicza i prowadzi pilotów wręcz za rękę. Drugim urządzeniem jest TAVS. Jest to system ostrzegania przed zbliżaniem się do Ziemi. To również w rzeczywistości jest komputer, który cały czas czuwa nad lotem samolotu i ostrzega, gdy samolot zbliża się albo zbyt szybko, albo zbyt blisko do Ziemi. Stąd jest oczywiste, że bardzo istotny TAVS jest w momencie lądowania samolotu, kiedy samolot jest już blisko, podchodzi do lotniska. W tym wypadku TAVS-a bardzo ciekawa jest informacja dodatkowa. TAVS ma trzy rodzaje zapisów. Są dwa standardowe zapisy. Zapis startu i lądowania. Są to dwa zapisy, które są uruchamiane przy każdym locie samolotu. Przy każdym locie samolotu jest zapisywany jego start i podczas każdego lotu samolotu zapisywane jest jego lądowanie. To pomaga później przy ocenie działań pilotów w tych dwóch sytuacjach samolotu. Pozwala także później konstruktorom na ewentualne poprawki w momencie, kiedy można sprawdzić, z jaką siłą uderza samolot w płytę lotniska. Tych informacji jest bardzo dużo zapisywanych w takich plikach, które są gromadzone w tym komputerze. Chciałbym zwrócić uwagę na TAVS szczególny, TAVS numer 38. Okazuje się, że jest to TAVS, ten standardowy TAVS,
Przepraszam, jeszcze nie podałem trzeciego rodzaju zapisu TAFS-u, to jest alarmy. Oczywiście alarmy są wywoływane wtedy, kiedy komputer wyliczy, że samolot zbliża się zbyt szybko do Ziemi albo jest zbyt blisko Ziemi. Wtedy włączony jest alarm, alarm jest włączony, ostrzeżenia są podawane głosem i ostrzeżenia są podawane przy pomocy odpowiednich świateł w kokpicie i sygnałów dźwiękowych. Wracając teraz do tego ostatniego TAFS-a zapisanego przez to urządzenie i który został odczytany wraz z pozostałymi TAFS-ami przez amerykańskiego producenta tego urządzenia, firmę, która się nazywa Universal Avionics. Ten TAFS jest typowym i standardowym, jak już powiedziałem, TAFS-em lądowania. Wydawałoby się, no cóż, zapisane zostało lądowanie tego samolotu. Tylko proszę Państwa, to lądowanie zostało zapisane na wysokości 36 metrów, 36 metrów nad poziomem pasa lotniska, to jest około 41,2 metrów nad poziomem ziemi. A ten standardowy TAFS jest zapisany wtedy, kiedy urządzenie to uzna, że samolot miał kontakt z ziemią. Ten kontakt z ziemią odczytywany jest poprzez czujnik zainstalowany w podwoziu samolotu. Stąd teraz pojawiło się automatycznie pytanie, dlaczego zapisany został ten TAFS, który jest uznany przez samolot, przez ten komputer za lądowanie. Komputer uznał, że samolot miał kontakt z ziemią na wysokości, podkreślę jeszcze raz, 42 metrów. Te informacje okazuje się, że TAFS 38 zawiera tych informacji więcej. I to są informacje, które zaprzeczają wersji katastrofy, którą podał zarówno MAC, jak i komisja Millera. Dlaczego? Dlatego, że prawie każda wielkość zanotowana w tym TAFS-ie jest sprzeczna z tymi konkluzjami w raportach MAC i Millera. Według MAC samolot w momencie, kiedy był w tym miejscu, gdzie został zapisany TAFS numer 38, był na wysokości 12, nawet poniżej 8 metrów. Jak już powiedziałem, wysokość ta wynosiła, według zapisu TAFS-a, ta wysokość baryczna wynosiła 38 metrów ponad pasem lotniska. Ten samolot, według tego zapisu TAFS, wznosił się z prędkością pionową 2 metry na sekundę. Według oceny MAC, samolot wznosił się z prędkością 15 metrów na sekundę. Proszę Państwa, to nie są małe, przypadkowe różnice. To są znaczące różnice. Błędy sięgają, różnice te sięgają kilkuset procent. To nie są proste błędy wynikające z dokładności pomiaru. Ten TAFS 38, co jest bardzo ciekawe, został ukryty i w raporcie MAC, i w raporcie Millera. W raporcie MAC po prostu się o nim nie wspomina. W raporcie Millera ukryty on został w sposób znacznie bardziej, nazwałbym to prymitywny. Po prostu ten zapis numer 38 został zamalowany w oryginalnym, przypomnę, w oryginalnym dokumencie w raporcie Millera. Został zamalowany zielonym prostokątem, tak żeby się zlewał
ze zdjęciem satelitarnym, na którym została zaznaczona cała trajektoria. Został zaznaczony w specyficzny sposób, taki, że edytując ten dokument w programie Adobe Acrobat, można usunąć ten prostokąt i zobaczyć pod tym prostokątem zaznaczony tabs numer 38. Zgadza się jego pozycja geograficzna tam, gdzie on został zapisany. Wszystkie te informacje podawałem już wcześniej i one są takim trochę przedługim wstępem do tego, co chcę w tej chwili powiedzieć. Nie zwracaliśmy do tej pory i nie mówiliśmy do tej pory o trzecim rodzaju zapisów, w zasadzie czwartym rodzaju zapisów, które dokonuje urządzenie TAFS, które oględnie nazwano w raporcie Millera i raporcie Maku dziennikiem usterek. Prawda jest taka, że to jest dziennik awarii i to poważnych awarii, a nie drobnych usterek. Więc ja będę to nazywał dziennikiem awarii. Urządzenie TAFS zapisuje w dzienniku awarii każde niespodziewane i zdarzenie, które jest wynikiem awarii w całym układzie samolotu. W samolocie Tupolew 101 w Smoleńsku 10 kwietnia zostały zapisane trzy pliki osobne w dzienniku usterek. Pierwszy plik został zapisany dokładnie w tym samym czasie, co TAFS 38. Okazuje się, że w tym czasie, w którym zapisany został TAFS 38, komputer TAFS nie był w stanie odczytać położenia klap na skrzydłach samolotu. Proszę Państwa, ten zapis mówi nam o awarii, która wystąpiła w skrzydle samolotu. Zapis jest dokonany w tym samym miejscu, w tym samym czasie, co TAFS, zapisany został TAFS numer 38. To jest 140 metrów za brzozą. Proszę sobie, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale TAFS 38 w raporcie przedstawionym przez doktora Szulodzińskiego został nazwany punktem krytycznym i doktor Szulodziński w swojej hipotezie założył, że pierwszy wybuch miał miejsce właśnie w punkcie krytycznym, czyli w TAFS-ie numer 38. I ten pierwszy wybuch oderwał fragment skrzydła. Więc ten zapis tutaj w pliku fault log, czyli w pliku w dzienniku awarii, który jest dokładnie w punkcie K i który mówi nam, że TAFS ma zerwane połączenie z sensorem, który jest zainstalowany na skrzydle, potwierdza i jest silnym wzmocnieniem hipotezy doktora Szulodzińskiego. Zapisane zostały jeszcze dwie kolejne awarie. Te awarie zostały zapisane w miejscu, gdzie zamroziła się pamięć komputera pokładowego, tego, który nazywać będę FMS. Zamrożenie pamięci takiego komputera występuje tylko w jednym wypadku. Kiedy odcięte jest zasilanie tego komputera. Oznacza to, że w tym miejscu, w którym zanotowane zostało i zamrożona została pamięć i zanotowane zostało położenie geograficzne samolotu. Czyli ten punkt możemy wyznaczyć na
mapie satelitarnej i być może Państwo w naszych poprzednich prezentacjach widzieli takie mapy satelitarne. Zresztą profesor Binienda będzie pokazywał w trakcie swojej prezentacji właśnie fragment takiej mapy z zaznaczonymi punktami TAFS-38 i miejsca zamrożenia FMS. W tym miejscu, gdzie zamroził się FMS, zapisane zostały prawie że jednocześnie dwie kolejne informacje w dzienniku awarii. Pierwsza informacja to taka, że komputer TAFS utracił połączenie z podwoziem samolotu. Natomiast druga informacja jest o wiele ciekawsza. Druga informacja mówi nam, że zerwane zostało połączenie pomiędzy komputerami pokładowymi drugiego i pierwszego pilota. Więc jest to już bardzo poważna awaria. Jeżeli pod uwagę weźmiemy, że w tym samym czasie zamrożona jest pamięć komputera, ponieważ nie ma zasilania FMS-a, to wiadomo, że jest to stan najwyższego niebezpieczeństwa dla tego samolotu, ale w tym pliku jest więcej informacji. W tym pliku jest podana dodatkowo informacja, że wystąpiło lawinowo 11 dodatkowych najprawdopodobniej awarii, bo jest zapisanych 11 dodatkowych, a w zasadzie 12 dodatkowych informacji. Znając system zapisu firmy Universal Avionics, w którym przy zapisie na przykład awarii zapisuje się tylko tą awarię, która jest najbardziej poważna, a pozostałe, jeżeli występują w tym samym czasie, są zapisywane w postaci, liczby binarnej, czyli takiej zakodowanej informacji. To samo dzieje się w tym dzienniku awarii, w tym ostatnim zapisie. Mamy główną informację, że jest zerwane połączenie pomiędzy komputerami pierwszego i drugiego pilota i jest podana zakodowana informacja o 12 dodatkowych awariach. Proszę Państwa, ta informacja jest podana w postaci tej liczby binarnej. Natomiast tą liczbę, jej znaczenie i jej rozkodowanie nie stanowi najmniejszego problemu dla firmy Universal Avionics. W raporcie NTSB, który jest dołączony do protokołów Komisji Millera, firma Universal Avionics oferuje pomoc i dodatkowe informacje, jeżeli takowe będą potrzebne dla komisji prowadzących śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Do tej pory nikt się nie zgłosił po tej informacji. Z zapisu pliku Outlook, czyli dziennika awarii, my wiemy, że wystąpiło dodatkowych 12 awarii. Wiemy, że klucz do rozszyfrowania tych awarii zapisanych w tym pliku i odczytanych przez firmę Universal Avionics ma ta firma. Wiemy, że NTSB, który jest, czyli Komisja Badania Wypadków Lotniczych Amerykańska, która jest właścicielem prawnym raportu firmy Universal Avionics, może udostępnić i jest gotowa udostępnić te dane i rozszyfrować te awarie, które nastąpiły
w miejscu zamrożenia pamięci FMS. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ obie komisje, i MAK, i komisja Millera, stwierdziły, że samolot był sprawny do końca. Wiemy już w tej chwili, że to jest nieprawda. W tej chwili prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, więc jest bardzo dobrym i właściwym organem do tego, żeby zwrócić się do NTSB z prośbą o pomoc w rozszyfrowaniu informacji zapisanych w dzienniku awarii, a który został odczytany przez firmę Universal Avionics. Dlatego zwracam się i personalnie do prokuratury z prośbą o wystosowanie wniosku do Komisji Badania Wypadków Lotniczych amerykańskiej z prośbą o dostarczenie tych dodatkowych danych, które byłyby wielką pomocą przy analizie katastrofy smoleńskiej. Myślę, że słyszalny przed chwilą. Nie, niestety nie. Nie widzimy też teraz pana, panie doktorze. Jak tylko pan zaapelował do prokuratury o skontaktowanie się z firmą, która rozkoduje te awarie, to w tym momencie straciliśmy połączenie. Ja mówiłem cały czas i zaznaczyłem, że powtórzę, jak wróci, jeżeli nie było połączenia, więc... No na pewno ci, którzy przerwali, chętnie wysłuchają raz jeszcze. Ja chciałbym przy tej okazji przypomnieć... Dobrze, panie doktorze, bardzo prosimy o ponowne włączenie, próbę ponownego włączenia kamery, bo słyszymy, ale nie widzimy. Już. O, widzimy. Dobrze, w takim razie prosimy o powtórzenie, bo od tego apelu do prokuratury już nic więcej nie słyszeliśmy. Dobrze. Ja chciałbym przypomnieć przy okazji drugą sprawę, która została zapomniana i sądzę nie przez przypadek. Było oświadczenie administracji amerykańskiej, że Polsce zostały przekazane wszelkie materiały, które posiadały służby amerykańskie na temat dotyczące katastrofy smoleńskiej. Jak wiemy, wędrowały pomiędzy różnymi agencjami w Polsce i w rezultacie zaginęły. Ja nie rozumiem, jak coś może zaginąć, wędrując między urzędami. My rozumiemy. Państwowymi. I ja nie rozumiem też drugiej sytuacji, że nie jest prowadzone śledztwo w sprawie zagubienia istotnych dowodów dotyczących największej katastrofy, jaka miała miejsce w Polsce na pewno od czasu II wojny światowej. Nie rozumiem tego. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że wśród dokumentów, które zostały przekazane Polsce, na pewno, nie mam co do tego wątpliwości, zostały przekazane zdjęcia z 11 i 12 kwietnia, które znamy z internetu, ale z internetu znamy te zdjęcia w małej rozdzielczości. Sądzę, jestem pewien, że zostały przekazane zdjęcia z tych dwóch dni w bardzo wysokiej rozdzielczości. W rozdzielczości, w której można zlokalizować kilkucentymetrowe obiekty. Sądzę, że wiem, dlaczego to zostało ukryte. Bo na zdjęciach z 11 i 12 kwietnia, które Państwu pokazywałem, gdzie można obserwować kilkumetrowe obiekty, 2 do 3 metrów, to będą najmniejsze obiekty.
Na tych zdjęciach już widać przesuwanie szczątków wraku samolotu. Niejednokrotnie prezentowałem takie zdjęcie, gdzie było widać przesunięcie, jak wędruje lewy statecznik samolotu z 11 na 12 kwietnia. Co więcej, widać, że komisja MAK zaznaczyła położenie statecznika nie w dniu 11 kwietnia, ale w dniu 12 kwietnia. Z tych map satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości na pewno będzie można prześledzić bardzo dokładnie, co działo się ze szczątkami samolotu o wielkości od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Ja bym także miał apel do prokuratury, żeby wreszcie przystąpiono do śledztwa i znaleziono te materiały, które zostały Polsce przekazane. A jeżeli się nie znajdą, to można poprosić zawsze o kopię. Nie chciałbym już Państwa teraz przemęczać innymi szczegółami badań, bo te najnowsze informacje, które teraz podałem, są bardzo istotne i chciałbym, żeby nie zginęły w zbyt wielu szczegółach. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten, no szczególnie za to, że pan, nie wiem czy mamy połączenie, chyba mamy albo nie mamy, nie wiem czy pan nas słyszy, halo?